Czasami pytacie mnie, czy wszystkie omawiane książki czytam w całości, czy są to jakieś streszczenia. Jak to robię, że mogę ich tyle przeczytać? Łatwe to czy trudne? Według mnie łatwe, a wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Są trzy rodzaje książek, a więc trzy możliwości zaznajomienia się z nimi. Ja wykorzystuję wszystkie. Pierwsza to audiobooki, czyli książki, które odsłuchujemy, a czyta dla nas lektor. Wgrywamy audiobooka na smartfona albo pendrive'a i puszczamy go dla siebie. Ja nigdy nie robię tak, że siadam wygodnie w fotelu i specjalnie teraz przeznaczam mój czas na słuchanie. Nigdy. Zawsze słucham audiobooka w trakcie wykonywania czegoś innego. To może być jazda samochodem albo autobusem. Każdy gdzieś dojeżdża, do szkoły, pracy, na zakupy i ma możliwość słuchania. To może być wykonywanie nudnych obowiązków, jak koszenie trawy, sprzątanie czy coś w tym stylu. Coś, co zajmuje dużo czasu, jest nudne i powtarzalne, ale i tak musimy to robić. Możemy też słuchać w czasie naszego relaksu, treningu czy czegoś podobnego. Możliwości są nieograniczone. Zawsze audiobooków słuchaj z podwójną prędkością. Nie ma się czego bać, wszystko zrozumiesz. Jeśli na początku wydaje Ci się to za szybkie, to podkręć prędkość tylko o połowę. Twoje ucho się przyzwyczai po 10 minutach albo krócej. Ja nie potrafię już słuchać audiobooka z normalną prędkością, bo mnie to wkurza, lektor jest za bardzo rozwleczony. Słuchając w ten sposób, jesteś w stanie przerobić książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec w pół godziny albo na przykład takiego kolosa jak Pantadeusz w 5 godzin. Jeżeli codziennie odsłuchasz tylko godzinkę w trakcie robienia innych rzeczy, to w 5 dni masz opanowaną lekturę bez żadnego wysiłku. Druga możliwość to książki papierowe, czyli w tradycyjnym wydaniu. Siadasz i czytasz. Dobrze robić to systematycznie. Wiem, że to jest jak z ćwiczeniami fizycznymi. Niby każdy powinien znaleźć 30 minut dziennie, ale mało kto faktycznie tak robi. Istnieją różne techniki szybkiego czytania, reklamowane czymś w stylu 500 czy ileś tam słów na minutę. Najpopularniejsza jest metoda, w której nie skupiasz wzroku na każdym pojedynczym słowie. Ale obejmujesz okiem szerszą grupę wyrazów. Im szersza, tym szybciej czytasz. Ja nie uczuję się tej techniki, staram się tylko ogarniać wzrokiem dwa lub trzy słowa obok siebie. I to mi wystarcza. Czytam szybciej. Oczywiście można śrubować kolejne rekordy prędkości czytania, ale trzeba się tego uczyć, a to, co ja robię, jest proste i osiągalne bez wysiłku. Trzecia możliwość to e-booki, czyli książka w formie pliku na komputer, tablet, smartfon albo czytnik e-booków. Ma oczywiście swoje zalety. Zawsze możesz mieć go pod ręką, bo zawsze masz smartfon. Stoisz gdzieś w kolejce albo czekasz na kogoś i możesz poczytać. Nie musisz wszędzie taszczyć książki papierowej. I jakby to powiedzieć, e-booka możesz czytać tam, gdzie nie wskazane jest wyciągnięcie książki papierowej i oddawanie się lekturze. To mogą być jakieś nudne warsztaty, spotkania i generalnie każde miejsce, gdzie korzystasz z komputera, a inni nie patrzą ci w monitor. Na wielu takich wydarzeniach i tak się nudzisz, więc pomyśl, gdzie możesz to zastosować. Jak cię nakryją, to masz przechlapane. Mówię o możliwościach, a każdy niech oceni, gdzie może czytać e-booka. Ja sam wykorzystuję wszystkie trzy możliwości. I teraz, nie jest tak, że mam na przykład książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiosakiego w trzech wydaniach audiobooka, e i książkę papierową. Nie. Praktycznie cały czas jestem w trakcie czytania trzech różnych książek a więc na moim smartfonie znajdziesz e i audiobooka, a przy szafce nocnej książkę papierową ale każda z innym tytułem Każdą opanuję w różnym czasie. Dla mnie wykorzystanie wszystkich możliwości daje właśnie takie efekty. Takie mam doświadczenie z książkami i to najlepsze rady, jakie mogę Ci udzielić. Mam nadzieję, że pomogą.